Witajcie. Kolejna odpytajka, kolejny dzień, godzina 6 rano. Zaczynamy. Zdanie polskie. Uwaga, będzie trochę trudnawe, trochę długie. Mianowicie, spodziewaliśmy się więcej, dlatego czujemy się rozczarowani. Rozczarowanie równa się zawiedzeni. Nie wiem, czy to wam pomaga. Pomoże taka podpowiedź. Spodziewaliśmy się więcej, dlatego czujemy się rozczarowani. Trudne, może. Jedźmy dalej. Wersja niemiecka. Wersja niemiecka nie będzie zawierała dwóch czasowników i to będzie wasze zadanie, żeby to uzupełnić. Wir haben mehr. Puste miejsce. Deshalb. Puste miejsce. Wir uns enttäuscht. Enttäuscht to jest zawiedziony, rozczarowany. Co tam będzie? Wersja pierwsza. Wir haben mehr erwarten, deshalb fühlen wir uns enttäuscht. Fühlen. Widzicie dwie elki? Kolejny przykład, kolejny wariant. Wir haben mehr erwartet, deshalb fühlen wir uns enttäuscht. Widzicie, w środku fühlen już jest samo H i L. No. I trzecia wersja. Wir haben uns erwartet, deshalb fühlen wir uns enttäuscht. I znowu wracamy do LL. Która wersja jest prawidłowa, słuchajcie? Oczywiście wir haben uns erwartet, bo musi być czas przeszły od czasownika erwarten. Czas przeszły. I jest erwartet. Deshalb fühlen wir uns. Czujemy się. Słuchajcie, sich fühlen to jest czuć się, a fühlen to jest wypełniać, uzupełniać. To jest krótkie fühlen, bo dwa L, to jedno L, wyobraźcie sobie, że zabiera przestrzeń z umlautu. I dlatego jest fühlen krótkie, wypełniać. A to chodzi o sich fühlen, czuć się, długie. Dlaczego? Bo po u umlaut jest samo H. I samo H dodaje powietrza niejako do umlautu. Dlatego jest fühlen długie. Dobra. Wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną odpytajkę jutro. Trzymajcie się. Cześć. Hej.